Gdybyś ty zadzwoniła wcześniej, pomyślała, w domu są takie żarówki, no to by się wzięła, a ty ciągle wszystkie problemy składasz do worka i na, przecież ja bym wzięła jedną żarówkę. A tak to co? Jakie problemy rozwiązane? Żadne. No co możesz rozwiązać? Trzeba było gdakać od razu na ten temat, i, a nie na inne sprawy swoich bab. A tu żarówki się walają, tak, jest właśnie z tym wąskim gwintem. No to się weźmie, no to co się rozwiązało? Nic się nie rozwiązało. Papieża postrzelili, musiał cierpieć, co? Są konsekwencje z tego, co się robi. Jest linia mysia. Ja tam sobie wysiadłam na tej linii, jak to jest... Fort Reduta. Reduta Wolska. Nie. Pomiędzy Fortem Wola a Redutą Ordona. To jest Fort Wola. A ja nie wiem, po co on wysiadł. Kiedyś po prostu nakleiłam na tym przystanku, tam gdzie Mormoni, taki artykuł z faktów i mitów. I tam w tym artykule to bardzo dużo tego było. Taka miejscowość jest, no, wiocha w Ameryce, którą kiedyś podbili Mormoni, wybili ludzi w pień, zostawili malutkie dzieci, aby je wychować na Mormonów. No to jak takie rzeczy piszą w faktach i mitach, no to po prostu aż ciarki przechodzą. Ja to na przystanku nakleiłam odbitki na ksero po 4 grosze, ale tak kilka takich, tych ludzie tam czytali. Potem to szybko ci Mormoni chyba zauważyli, zdarli. No dopiero piekło było. No prawda, w oczy kole, bo pięknie są Mormoni ubrani, białe koszule, garnitury, jak tu chodzili jeszcze po dwie osoby po Nowym Świecie, teraz jakoś ich wcale nie ma, nie chodzą, nie ma tych Mormonów. Bo się nie opłacało, bo nie mieli efektów. Nie mieli efektów, bo tu w Polsce, przecież jak oni zarabiają na te majtki, są na dorobku, Polska jest na dorobku, nie lubi Polska żadnej świętej księgi mieć, żadnej świętej księgi czytać, takie jak Biblia czy Księga Mormona, bo to raczej mówią, że Księga Mormona jest wielką księgą, w sumie ona jest wielką księgą, ale no Biblia chyba jest bardziej ważna, no skoro ale można to udowodnić to i owo. Nie ma takich przystojnych, nie ma. A tak naprawdę, jak tu w Warszawie zaczęli chodzić pod krawatem białe koszulki, to raczej oni tych wcześniejszych jeszcze świadków Jehowy naśladowali. Dlaczego? Dlatego, że świadkowie Jehowy od początku, jak brat starszy wygłasza w niedzielę wykład, to musi być ubrany, no, garnitur. No, albo koszulka i pod krawatem brat musi być. I potem widzę, że i te banki, i to wszystko, jak zaczęli tutaj tworzyć. I tam naprzeciwko Mormonów też takie city handlowy. I ja tak ciągle od 20 paru lat obserwuję, że ten budynek jest oszklony, nikogo tam nie ma. Dzisiaj dopiero 3 osoby jakieś weszły. No, ktoś bogaty zbudował z zachodu i teraz... No, ale może komuś się opłacało. Tam jednak ktoś do pracy wszedł, tak, ja wiem, 20 po siódmej to było, jak ja tam kręciłam. Patrzę, że ktoś tam, wchodzą jacyś tam, jakieś firmy, no muszą być, ale przecież ten budynek jest tak wielki, że tych ludzi wchodzących to powinny być tłumy. To tu może od 9 może jakoś, tak? Nie wiem, czy tam to życie kwitnie, bo dla mnie to życie jest jakby takie wymarłe i to miejsce takie wymarło, tam gdzie są Mormoni, do Mormonów mało kto chodzi i ja tam biegałam do cerkwi, czyli w Forcie Wola wypiłam kawę, przejechałam tu u Mormonów, posiedziałam 5 minut o 10 w niedzielę, posłuchałam wykładu i szybko pobiegłam do cerkwi Gospodzi Pomiłuj śpiewać. No także... A potem jeszcze jak mi płacił ten cały Wołosiuk, no to już musiałam być po prostu za 15. Dziesiąta, to już nie wolno było tak po 10. A poza tym ten, kto nie był na próbie, to nie dostał pieniędzy.
bo Sawa zażyczył, zażądał, że kto nie jest na próbie u Wołosiuka, tam gdzie baciuszki mieszkają, w tym takim bogatym domku, no to nie jest przygotowany, bo to jest poważna sprawa, liturgia. To nie są zapiewki żadne, tylko to trzeba śpiewać to, co trzeba. No i ten głos musi być taki, jak zaplanowano na próbie, no. Jest jakieś święto, przyjeżdża baciuszka, czy przyjeżdża ktoś z Anglo-Ameryki, Białystok, może biskup Jakub, którego chyba tam nigdy nie było w tej głuszy, bo tam ten w ogóle kościół, jak się przechodzi, on jest cały czas otwarty i tam nigdy na posesji pod kościołem nikogo nie ma. To może potem jakoś, tak nie wiem, kiedy to życie kwitnie. Jakieś dziwne to jest miejsce, a w ogóle na tej Woli to śmierdzi trupami, bo Janek Witek powiedział, że jeszcze po tej wojnie to trupami tam były paleni. Ile ton było przez tych co wymordowali po powstaniu? Ile ton popiołów? Tam, gdzie jest ten park i tak dalej, takie jakby wzgórze, nie wzgórze, to człowiek. No ale widzisz, to co Janek mówił, to wszystko jest ekonomicznie poparte, bo jak tony prochu wyrzucane, to jak proch ma nie śmierdzić, to nawet wrażenie samo śmierdzi. Ale jak się jedzie, to się czuje tą energię, takiego smutku, bólu, strachu, naprawdę. Niby wiesz, park na tym miejscu, prawda, bawało. Ja tam byłam wielokrotnie, nawet w tym parku już tam zaczęłam się opalać, ale on jakiś taki inny rzeczywiście. No niestety była wojna i tylko 5 lat i pozostawiła taki ślad. Jak się bestiarsko, przecież to Własowcy, słuchaj, tej rzezi dokonali i Łotysze. I Łotysze, no. Ale w sposób bestialski, tak jak oni byli okrutni, to Niemcy nawet, wiesz, czegoś takiego nie robili, bo Niemcy to chociaż ostrzeliwali, a ci, no słuchaj, nieprawdopodobne. Siekierą i motyką. Aj tak. No. Bo jak ja czytałam opisy, to było świeże, dosłownie było świeże, tak było. Także sięgajmy do źródeł i zobaczmy, jak brzmiało to drugie przykazanie, że nie będziesz czynił obrazu rytego, nie będziesz się temu kłaniał, nie będziesz temu służył, gdyż ja, Jahwe, Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który wymaga wyłącznego oddania. To jest właściwie też sparafrazowane, bo tego jest jeszcze więcej w Biblii. Drugie przykazanie jest bardzo rozbudowane i po prostu klechy to przykazanie wyrzuciły.